miażdżyca, choroby płuc, zapalenie migdałków, pracy układu krwiotwórczego i krążenia krwi. Zwiększają w niej ilość hemoglobiny, regulują przemianę materii. Wywiera on także korzystny wpływ na system nerwowy, normalizując naruszone związki między organizmem a środowiskiem przyrodniczym. Nasza epoka charakteryzuje się, jak już wspomniano, rozejściem człowieka i natury, powodowanym szybkością zmian i przenoszeniem się ze wsi do miast w krajach uprzemysłowionych. Duża część ludności jest odcięta od natury, wskutek czego zanika miara i równowaga przeszłości. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje są katastrofą dla ludzkości. Świat poszedł w złym kierunku. Góry sprzyjają tylko tym, u których dolegliwości są w początkowym stadium, no to tak będzie. Kiedy to mechanizmy na krakowskim przedmieściu sobie utrudniają, tutaj na Saskiej Kępie sobie utrudniają, to tak będą mieli, a nie mają dobrego czasu. Jest afera reprywatyzacyjna, złodziejstwo, krętactwo, nie mają dobrego czasu. Ludzi, gdyż zbyt silnie obciąża system adaptacyjny organizmu. Początki pobytu w górach mogą wywołać zarówno podniecenie, jak i przygnębienie czy apatię. Kontrastowość zmian pogody związana z frontami atmosferycznymi, a więc temperaturą, wilgotnością powietrza i prędkością wiatru, są szczególnie wyraźne w uzdrowiskach położonych w dolinach i kotlinach otoczonych górami. Brak gwałtownych zmian pogody jest czynnikiem leczniczym, korzystnie działającym na chorych, na płuca i w chorobach nerwowych oraz na osoby z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą. Skutecznie można też tu leczyć zapalenie płuc, migdałków i gruźlicę. W górach organizm człowieka staje się odporniejszy na działanie różnych toksyn i szybciej goją się rany. Klimat górski pomaga w leczeniu i rehabilitacji astmy oskrzelowej, powodowanej m.in. zaburzeniem mechanizmów nerwowej regulacji w organizmie. Pobyt w górskich uzdrowiskach przynosi poprawę ogólnego stanu chorych, zanik szmerów w płucach i duszności. Wzmaga się wentylacja płuc i zwiększa się objętość wdychanego powietrza. Zmniejsza się nasycenie tlenem krwi tętniczej, a zaopatrzenie w tlen tkanek zbliża się do normy. Wyniki leczenia w górach utrzymują się przez dłuższy czas. Antropolodzy stwierdzili, że góry starzeją się wolniej niż mieszkańcy równin, co wiąże się zarówno z dodatkowym wydatkowaniem energii, a więc większą aktywnością fizyczną przez organizmu, jak i zdrowym powietrzem i intensywniejszym promieniowaniem słonecznym. Teraz o akcji społecznej zbierania nakrętek butelek PET. Zbierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych i przyjaciele przyjaciół. Kartony z plastikowym surowcem pojawiły się w delikatesach i w ulubionym warzywniaku, w gabinecie lekarskim i w urzędzie miasta. O co chodzi? O odpady,
a konkretnie o różnego typu nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, pokrywki. Zasada jest prosta. Kilogram... Może nie zawsze dawałem dobre świadectwo. Jak wyglądały moje dziś obowiązki, moja praca, zadania, to co wynika z racji stanu, powołania. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze, Polacy, Polakach dostrzegamy duszę Europy. Wasz naród jest fantastyczny dlatego, że wasz duch jest wielki, a wasz duch jest silny. For two centuries, Poland suffered od dwóch wieków Polska cały czas cierpiała od brutalnych i stałych ataków. Podczas Polskę najeżdżano, okupowano, a jej granice nawet były wymazane z mapy, to nigdy... To są przeszkody, przeszkadzają na krakowskim Przedmieściu i tu na Saskiej, przeszkadzają, dokuczają. Oczywiście nie mają dobrego czasu, bo afera reprywatyzacyjna, wszelkie ich kłamstwa, złodziejstwa są jak na patelni ich własnej cygańskiej, także no ja nie wiem. Co oni jeszcze chcą? Co oni jeszcze chcą? Rafał Majka jest przeszkadzają, 10, a przeszkadzają. Michał Kwiatkowski 18. Co dało im średniowiecze? Po co na zachodzie możliwe przeszkody? Przelotne opady deszczu, a nawet burze. Strefa opadów będzie się przemieszczać w głąb. Zagrożenia. Istnieją zagrożenia, konfrontujemy je i wygramy. Ale to są jednak zagrożenia. Stoimy przeciw konkretnej opresywnej ideologii, która to jest ekstremizm, na cały glob chcą na całą ziemię. Ameryka i Europa cierpi od ataków, kolejnych ataków terrorystycznych, jeden po drugim. Będziemy musieli to powstrzymać. During a historic gathering in Saudi Arabia, I called on the leaders of more than 50 Muslim nations to join together. Pisz to też na temat złodziei na adres e-mailowy elahof 1234 małpa@gazeta.pl. Mamy tutaj to pokazane. Zapraszamy. Komentarze, opinie, wnioski. Jak przeszkadzają na krakowskim Przedmieściu, kto robi złą robotę, jak przeszkadzają na Saskiej Kępie, spółdzielnia Sław, kto robi złą robotę. Oczywiście na swoją szkodę, bo to idzie w świat, ta ich zła opinia, że samo to, iż oni przeszkadzają, to jakieś wątpię mają. A praw? Żadnych. Praw? Żadnych. Oczywiście, że prawda zwycięży, bo prawda powinna zwyciężyć. I stosują nienawiść, żeby uzasadnić przemoc. Dzisiaj Zachód także jest przeciw temu, co podpituje nasze...
interesy. Jeśli chodzi o nowe formy agresji, włącznie z propagandą, przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości, musimy dostosować nasze sprzymierze, żeby konkurować skutecznie, na nowy sposób i wobec wszystkich, we wszystkich bitwach. Zachęcamy Rosję, żeby zaprzestała działań destabilizujących i żeby nie wspierała wrogich reżimów, takich jak w Iraku i Iranie, żeby dołączyła do wspólnoty odpowiedzialnych krajów, narodów naszej walki przeciw wspólnym wrogom i aby bronić samą cywilizację jako taką. As long as we know our history, dopóki będziemy znać naszą historię, będziemy wiedzieć, jak budować przyszłość. Amerykanie wiedzą, że silne sojusze wolnych narodów to jest ona naszych wolności, nasze wolności i naszych interesów. Dlatego moja administracja, mój rząd wymaga, żeby wszyscy członkowie NATO wreszcie zgodnie z zobowiązaniami finansowymi wpłacali odpowiednią składkę. W wyniku tego nalegania miliardy dolarów dodatkowo wpłynęły do NATO. Ludzie są zszokowani. To są miliardy, dosłownie dolarów dodatkowo z krajów, które moim zdaniem nie płaciły tak szybko. Dla tych, którzy krytykują naszą ostrą postawę, powiem, że Stany Zjednoczone wykazały nie tylko słowami, ale działaniem, że bardzo popieramy artykuł 5, a więc wzajemną obronę, zaangażowanie na rzecz wzajemnej obrony członków. Words are easy, but actions are what matters. Słowa są łatwo powiedzieć, ale to działania znaczą. To jest dla ochrony waszej Europy. Wszyscy to wiedzą. Każdy musi o tym wiedzieć. Europa musi czynić jeszcze więcej. Europa musi pokazać, że wierzy w swoją przyszłość poprzez inwestowanie swoich pieniędzy na zabezpieczenie tej przyszłości. Dlatego oklaskujemy Polskę za decyzję, żeby w tym tygodniu właśnie jeszcze nabyć od Stanów Zjednoczonych, pójść dalej, zbadany podczas wojny system obronny, najlepszy na świecie. Dlatego też oklaskuję Polaków, że są jednym z tych krajów NATO, który osiągnął już benchmark, jeśli chodzi o inwestycje we wspólną obronę. Dziękuję Polsko. Muszę wam powiedzieć, przykład, jakiś cię pokazał, jest naprawdę fantastyczny i naprawdę chwalimy i oklaskujemy za to Polskę. Dziękuję. Wystąpienie amerykańskiego prezydenta na Placu Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego było ostatnim punktem wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Po przemówieniu prezydent Stanów Zjednoczonych odleciał do Niemiec na szczyt G20. A w naszym studiu gość Polskiego Radia 24, pani Bożena Nowicka-Meklis, dyrektor programu studiów polskich Uniwersytet Loyola w Chicago. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, które ze zdań w przemówienia Donalda Trumpa, amerykańskiego prezydenta, które zostało wygłoszone wczoraj w samym sercu Warszawy, pani najbardziej zapadło w pamięci? A może było kilka takich zdań? W sumie było ich sporo. Ta cała historia na temat Alei Jerozolimskich była bardzo, bardzo poruszająca. Przede wszystkim ogólnie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie przygotowanie przemówienia. Przemówienie było na świetnie. Było napisane na pewno w konsultacji z ekspertami polskimi i w jakiejś części też na pewno z rządzącą partią i z osobami, które chciały pewien przekaz zawrzeć w tym przemówieniu. A co najciekawsze, atmosfera, z jaką spotkał się Trump, widać, że go podnosiła cały czas. I on w miarę przemawiania coraz lepiej i pewniej się czuł. Po prostu widać było, że jest zadowolony. Widać było, że promienieje. To był wizerunkowo super udany dla niego, szczególnie pobyt w Europie. Tak. Że momentami nawet mógł czuć się jak w trakcie wieców podczas swojej kampanii wyborczej, bo bardzo często tłum owacyjnie przerywał mu to przemówienie i to, tak jak pani zauważa,
doskonale go niosło. Pytanie wizerunkowo. Kto na tej wizycie prezydenta Trumpa zyskał najbardziej? Wydaje mi się, że przede wszystkim Trump, który boryka się z bardzo poważnymi problemami akceptacji i tych approval ratings, czyli jak gdyby poparcia i w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Europie. W Europie to jest na 9%, to jest w ogóle tragiczna liczba. Polska jest takim krajem, który jest przede wszystkim bardzo proamerykański i on, ponieważ wydaje mi się, że w jego administracji jest bardzo dużo osób z byłej administracji Busha i doradzono mu bardzo słusznie jeszcze z czasów pierwszego Busha, który potem synowi radził tak, że jak chce zacząć dobrze wizytę w Europie to i się dobrze poczuć, to niech pojedzie do Polski, bo tam go zawsze dobrze przyjmą, bo to jest najbardziej proamerykański kraj. I Bush junior używał to tak i też jak gdyby ładował się tą pozytywną energią w Polsce, jak gdyby tym kredytem proamerykańskim, który Polacy mają. No właśnie, bo pytanie, czy w jakimkolwiek innym kraju europejskim prezydent ten, czy jakikolwiek inny mógłby liczyć na tak entuzjastyczne przywitanie i przyjęcie? Przede wszystkim ciepłe. Ja przyjazd po godzinie 22 i jednak ludzie na ulicy czekający na tę szereg pięknych samochodów wiozących prezydenta, to jest naprawdę ciepłe, to jest miłe, to jest serdeczne, to i przede wszystkim autentyczne. Zabrakło mi trochę tej autentyczności pod pomnikiem Powstania Warszawskiego ze względu na przewożenie ludzi autobusami, które moim zdaniem było niepotrzebne, klakierskie i jak gdyby zamazało czystość przesłania, przynajmniej dla mnie, że tego entuzjazmu. Duża część osób, które się zgromadziły na placu, były osobami, które pojawiły się tam spontanicznie, nie były to w żaden sposób grupy zorganizowane. No to już pewnie kwestia dla statystyków, należałoby tę sprawę podsumować i podliczyć. Co Polska na wystąpieniu Donalda Trumpa zyskała? Wydaje mi się, że to nie jest takie proste, czy Polska tak dużo zyskała. Może obecna ekipa rządząca zyskała poparcie, zyskała rozpoznanie. Świat dowiedział się o części historii, która była mało znana. Zresztą, jak zwykle w życiu bywają ironie, to CNN, które tak obrzydliwie przedstawił Trump na wideo, na tym twecie ostatnio, który zrobił tyle zamieszania pod koniec czerwca, bijąc kogoś, kto ma na głowie zamieszczony ten CNN. Oni zrobili na 60. rocznicę Powstania Warszawskiego bardzo piękny film dokumentalny o Powstaniu Warszawskim. I to był przełom. To było pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Tak znaczące medium jak CNN przekazało tę informację o Powstaniu Warszawskim, które bardzo często było mylone z powstaniem w getcie. W ogóle jakoś nie zarejestrowane zostało w świadomości Amerykanów. Fantastyczna lekcja historii też, tak. Historii Polski, która poszła w świat dzięki temu, że to przemówienie było transmitowane przez dziesiątki telewizji na cały świat właśnie. No więc właśnie, to był ten ogromny plus, jeśli chodzi o polską historię, przekazanie tego, ponieważ to przemówienie jego było napisane bardzo dobrze. Było napisane przez fachowców, było napisane naprawdę ciepło, życzliwie, poprawnie, no i językowo było bardzo, bardzo nośne, bardzo piękne sformułowania były. Ja słuchałam to częściowo po polsku, potem częściowo po angielsku, dlatego że ważne są te odnośniki amerykańskie. Jego głównym odbiorcą był jednak elektorat amerykański cały czas. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, co podkreśla zawsze. Wydaje mi się, że porównywanie tych systemów wartości, podkreślanie znaczenia religii w kraju, to jest jego elektorat, to są ludzie, którzy katolicy konserwatywni w Stanach Zjednoczonych głosowali w przeważającej liczbie na niego. W związku z tym to jest bardzo istotne. Oczywiście to były trzy te elementy. Rodzina, wolność i Bóg. W związku z tym to było bardzo, bardzo nośne z punktu widzenia tego systemu wartości.
Pan wspomniał, że on przypominał panu kogoś z czasów kampanii wyborczej. Mnie nie, na szczęście nie. On był niezwykle agresywny i bardzo nieprzyjemny w czasie kampanii wyborczej. On robił wrażenie złego, zagniewanego człowieka, który mobilizuje siły tych, którzy się czują pokrzywdzeni w wyniku zmian w ekonomii amerykańskiej ostatnich 20-30 lat, czy czasów Reagana, tak szczerze mówiąc. A tu on był odprężony i był autentycznie zadowolony. Ta energia tłumu, może za bardzo nie stymulowana w jakichś pewnych kierunkach, ale niemniej jednak uskrzydlała go. I to było bardzo ciekawe. O ten aspekt przede wszystkim mi chodzi, szukając tych analogii między wystąpieniami kampanijnymi. Nie o stricte o te rzeczy merytoryczne i przekaz. Wystąpienie prezydenta Trumpa odbiło się bardzo szerokim echem w całym świecie. Również w Europie pojawiają się takie głosy, że Biały Dom specjalnie wybrał Polskę jako idealną platformę do tego, by skorygować nazwę okazanego podczas pierwszej europejskiej podróży Trumpa. To ocena jednego z dzienników włoskich. Właśnie, w jaki sposób Donald Trump tą wizytą w Polsce i tym wystąpieniem ustawił sobie rozmowy dzisiejsze w Hamburgu na szczycie 20, między innymi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem? Fakt, że wymienił kwestię destabilizacji Ukrainy, to już jest ważne. To było najostrzejsza jego krytyka wobec Rosji, nie mówiąc już o przedstawianiu kolejnych ataków ze wschodu na Polskę, bo mówił o ataku Niemców, mówił o ataku Rosjan, mówił o roku 1920, o którym kolejna tajemnica historii Polski, o której bardzo mało osób wie. On to przedstawił bardzo ładnie, wspomniał nawet polskie sformułowanie cud nad Wisłą, miał kłopoty z wymówieniem i Wisłą, i Kościuszko, ale to jest normalne, to nie jest nic obcego dla osób mieszkających w Stanach. Amerykanie strasznie mają duże problemy z tym. Niemniej jednak on to zaznaczył. I to było bardzo ważne. I to przesłanie poszło w świat, że Polacy od lat się borykają z taką nawałnicą. Problem w tym, z mojego punktu widzenia, to było na potrzeby amerykańskie i potrzeby tutejsze, czyli w Polsce, to jesteśmy my, ci wspaniali chrześcijańscy, pełni wiary i ci barbarzyńcy u wrót. To było najsłabsze zantagonizowanie, jakie widziałam w jego przemówieniu, bo on zazwyczaj potrafi wręcz siać nienawiścią. Natomiast tutaj było to wyciszone, było wplątane w ten cały, całą narrację, że jesteśmy my, musimy, i Polska jest takim przykładem niezłomności. Natomiast ten podkontekst był, że my, bo ci wierni i ci inni niewierzący, co mi przypomina to Busha juniora, krucjatę przeciwko niewiernym. To było takie bardzo mocne wezwanie do Zachodu, bo tam należy też zwrócić uwagę, że między innymi w kierunku Rosji to sformułowanie wzywam padło, a nie oczekuję, mam nadzieję, liczyłbym. To było bardzo mocne i wyraźne wezwanie. Ale o jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Słynne już również na cały świat pożegnanie par prezydenckich już po zakończeniu wystąpień na placu Krasińskich. W internecie pojawił się taki krótki film nie przedstawiający całej sytuacji podawania sobie rąk. Na tym filmie widzimy, jak pierwsza dama Polski, Agata Kornhauser-Duda, pozostawia na chwilę dłoń amerykańskiego prezydenta w powietrzu, dziękując najpierw według polskiego zwyczaju pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, ale później oczywiście również dziękuję, żegna się z prezydentem USA. Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze dziś tak: wbrew zaskakującym doniesieniom moja żona uścisnęła rękę pani i pana Trump po świetnej wizycie. Walczmy z fake newsami. Właśnie.
jak z nimi walczyć, bo okazuje się, że niektórzy chyba tylko być może ten krótki filmik zapamiętali z całej tej ważnej historycznej wizyty. Ja bym tego przede wszystkim nie nazwała fake news, bo to się wydarzyło, tak było. Jest to po prostu zła interpretacja. Rozmawiałam ze swoimi studentami po drugiej stronie oceanu, właśnie starając się zrozumieć, jak jest odbierane to w Chicago. I oczywiście też mi powiedzieli na temat tego, dlaczego ona mu nie podała ręki. Ja mówię, nie, to chodzi o pewną etykietę zachowań polskich i amerykańskich, które są różne. Ja się bez przerwy z tym spotykam, że do uściśnięcia ręki podchodzą najpierw mężczyźni, a dopiero potem ich żony. To jest anglosaski system, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest zupełnie inaczej, bo bez względu na rangę męża kobiety są uprzywilejowane i kurtuazyjnie ściska im się dłoń przed mężem, nawet jeśli jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. I prawdopodobnie najważniejszy był wyraz twarzy Trumpa, który zapomniał. Jestem przekonana, że mu to powiedzieli, dlatego że obserwowałam bardzo uważnie jego zachowanie w stosunku do Melanii, które nie zawsze jest godne uznania. On bardzo często jej nie ustępuje, nie przepuszcza pierwszej, chodzi ona za jakiś metr lub dwa, przypominając zupełnie inne kultury niż te, które on gloryfikuje. Tym razem on wszędzie ją przepuszczał pierwszą. Bardzo był kurtuazyjny w stosunku do niej. Dobrze zbriefowany. Tak. Natomiast zapomniał o tym jednym, że w Polsce daje się kobiecie rękę pierwszą i zrobił strasznie zaskoczoną minę. I to nie jest fake news. Teraz będzie już wiedział, myślę doskonale, co pod kątem przyszłych wizyt w naszym kraju, a miejmy nadzieję, że do takich jeszcze dojdzie. Na pewno ta wiedza użyteczną będzie. Pani Bożena Nowicka-Myglis, dyrektor programu studiów polskich Uniwersytetu Loyola Chicago, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wizytę. Niepełnosprawne. Reklama. Ojeju! Na razie nie znamy szczegółów potencjalnych rozwiązań prawnych, które miałyby kręcić finansowe bicz na przykład na obywateli RPM. Dodajmy, że koszty zabezpieczenia miesięcznych smoleńskich wymowy rosną, o ile cały rok 2016 mówimy zarówno o miesięcznicach, jak i o przypływej rocznicy zamknięć w Milionie. O tyle w tym roku już na tylko miesięcznica czerwcowa pochłonęła ponad 430 tysięcy złotych. Rzeczy pieniądzają wówczas od 2050. Wtorej funkcjonariuszy było jeszcze więcej, dodatkowo na całej trasie na przypadek środka studenta wody do Pałacu Prezydencji doskonały metalowe barierki, co podnoszą podnoszą do kuchenek w Unii Komisji. To ma wcale reporterka z Rafałem Czerwonym. No troszeczkę ksiądz Rydzyk powie, troszeczkę Trump. Z Watykanu. Jeszcze parę informacji organizacyjnych. Pierwsze, bądźmy w łasce uświęcającej. Drugie, zabierzmy małe krzesła, parasol na słońce, ewentualnie na deszcz. Coś do picia, potrzebne leki, życzliwość i najważniejsze, otwarte serca dla Pana Boga, Matki Najświętszej i współuczestników, ludzi. Trzecie, dobrze byłoby, gdyby każdy z uczestników grup zorganizowanych miał na wszelki wypadek karteczkę przy sobie, skąd przyjechał, z nazwiskiem i telefonem organizatora i ewentualnie kierowcy autobusu. Organizatorów zaś prosimy, byście włączyli Państwo swoje telefony po zakończeniu uroczystości. Czwarte. Proponujemy, by na przykład na wypadek zagubienia, choć to jest wprost nieprawdopodobne, punkt kontaktowy był przy pomniku księdza kardynała Wyszyńskiego. Piąte. Chętnym do procesji z darami proponujemy, by w delegacjach było najwyżej po dwie osoby. Szóste. Podczas uroczystości na Jasnej Górze, tak zwana składka na tasę,
czyli kolekta, jest zbierana na utrzymanie Jasnej Góry. Prosimy jednak uczestników, by w miarę możliwości zechcieli złożyć w darze symboliczną różę dla Matki Najświętszej, to znaczy ofiarę na utrzymanie jej radia, Radia Maryja. Zawsze do rodziców, a zwłaszcza do mamy, przychodzimy z kwiatami, żeby wyrazić miłość. Przynosimy różę. Teraz tę symboliczną różę na utrzymanie jej radia zechcieliście Państwo przynieść na Jasną Górę i w jej obecności tam złożyć na jej radio. Ofiary te składamy tylko w wyznaczonych namiotach do przygotowanych skarbonek, w kopertach zaklejonych z adresem, imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy. Jakiś czas po pielgrzymce wszystkim wyślemy podziękowania i to będzie równocześnie potwierdzeniem, że ofiara dotarła do Radia Maryja. Telewizji Trwam, czy na wykończenie budowy świątyni wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bóg zapłaci za każdą pomoc, a przez to dziękujemy za odpowiedzialność, by Radio Maryja istniało, by istniały dzieła, przy nim powstały. Telewizja Trwam, świątynia, by została wykończona. Tylko dzięki naszej rodzinie te dzieła istnieją. Oczywiście, jak w przeszłości, na różne sposoby wrogowie Pana Boga, Kościoła i Polski niszczyli Kościół, również odbierając dobre imię, a po to, by zniszczyć wiarę. Także dzisiaj kłamstwami niszczą dobre imię Kościoła. Chcą zniszczyć dobre imię Radia Maryja, nas posługujących tutaj. Chcą w ten sposób zniechęcić do współpracy z Radiem Maryja. Czy to się uda, zależy od myślenia każdego z nas. Patrzcie Państwo, co dzięki Wam powstaje. Macie udział w wielkiej ewangelizacji Polski i świata. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Mamy wiele do zrobienia i idziemy z hasłem, idźmy i głośmy. Idziemy napełnić się mocą, byśmy razem z Matką Najświętszą nieśli Chrystusa Pana wszystkim ludziom, nieśli wiarę w Niego, aby Polska, każdy Polak, każde Wasze dziecko, Wasz wnuk, każdy rodak w Polsce i świecie należał do Pana Boga i Matki Najświętszej. Był silny Bogiem, a wtedy damy radę, bo Duch będzie wielki. Bóg zapłać. Tak, proszę Państwa, wysłuchaliśmy tego komunikatu. Witam Państwa serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także komunikat katolicki. Maria zawsze dziewica. Już właściwie to dwa dni, dzisiaj i jutro, w sobotę, zaczyna się nasza pielgrzymka, 26. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Radio będzie obchodziło rocznicę 8 grudnia dokładnie. Powstało ono 8 grudnia 1991 roku. Powstało na Radio Maryja. Akurat wtedy, tego samego dnia, który jest przyjęty jako rozpad Związku Radzieckiego, dokładnie ten sam dzień i ten sam rok. No, ciekawe to jest, czytajmy znaki czasu, także byłaby to 25. pielgrzymka, gdyby nie to, że w roku 1997, wtedy, gdy pod znakiem zapytania było otrzymanie dalszej koncesji dla Radia Maryja, na nadawanie Radia Maryja, wtedy poszliśmy na Jasną Górę 7 października w dzień Matki Bożej Różańcowej. Też nie myśleliśmy nawet o tym, że to jest ten dzień. Później patrzymy, planujemy, tak nam pasowało.
normalna ta baba. Oczywiście ma dni Bożej Różańcowej. Znowu się dajmy znaki przeróżne. Różaniec. Różaniec przychodzi zwycięstwo. Różaniec. Matka Boża woła o różaniec. Jeszcze nawiążę do jednej sprawy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, gdy Ojciec Święty był w Polsce. Wtedy, gdy konsekrował świątynię na Grzebnówkach, wotum wdzięczności za jego ocalenie, wtedy, gdy miał przybyć do Zakopanego i na tą konsekrację, może pamiętacie Państwo, jak bardzo apelował ksiądz Mirosław Drozdek, świętej pamięci, kustosz tego sanu, którym apelował, żeby przybyć tam do Zakopanego na tą konsekrację. Przybyło nas wielu. Ludzie stali w deszczu, w błocie, wokoło, daleko od świątyni. I wtedy pamiętam, tak żeśmy oczekiwali, że Ojciec Święty pozdrowi chociażby nas, że ktoś powie jedno słowo, Radio Maryja, nic. Nic, proszę Państwa, dużo ciekawych rzeczy wtedy się działo. I dlaczego Ojciec Święty nie powiedział ani słowa? Wtedy pamiętam, jak ludzie płakali do mnie, proszę Ojca, tak jechaliśmy, staliśmy w błocie. Nic, nikt nas nie zauważył nawet. A było wiele transparentów i tak dalej. Ja teraz nie będę mówił, co się wokół tej sprawy działo. I pamiętam do niejednego mówiłem, dajmy to Panu Jezusowi, Matce Bożej, jako ofiarę naszą. Nawet to pragnienie niespełnione. Katolicy teraz Żydzi. Niech ta babka już nie udaje Jehówki Joanny Ryszkowskiej. Takim landrynkowym głosem mówię. Joanna Roszkowska nie byłaby taka rozanielona ze względu na powagę sytuacji. W świecie tego, co Biblia mówi, nie może ho, ho, ho. Jakby tak poszli, ho, 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 Świadkowie Jehowy do ludzi, to jakby wypadli. Jak bezbożnicy, jak atoliści, jak tak w sposób niezapowiedziany pojechaliśmy, staliśmy tak w tłumie, nie pokazywaliśmy się bliżej gdzieś, staliśmy w tłumie, chyba jeszcze ojciec Grzegorz mój też był i wychodzą na apel jasnogórski ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, kustosz ówczesny przeor, ojciec Lubelski, inni ojcowie. I co słyszymy? Mówią, że Ojciec Święty dał na Jasną Górę i wtedy przynoszą przed ołtarz, przed obraz Matki Bożej oryginał ręcznie napisany adhortacji Rozarium Virginis Marie, Różaniec Najświętszej Marii Panny. I tak cieszyli się tym darem na Jasną Górę. I ojciec Lubelski powiedział, a w 1997 roku Ojciec Święty tu złożył różaniec, który otrzymał od rodziny Radia Maryja. A myśmy za pierwszym razem, gdyśmy jechali na Jasną Górę, to w ostatniej chwili mówię, parę dni jeszcze było, co tu, Ojcu Świętemu zawieziemy, jest rok rodziny, wtedy był, to był 94 rok, marzec. Mówię, co zawieziemy Ojcu Świętemu, no, różaniec, ale różaniec przetopiony z obrączek małżeńskich, pierścionków narzeczeńskich. Ta rodzina jako wtopiona w różaniec symbolicznie. I pamiętam, dany wtedy Ojcu Świętemu różaniec, wtedy Ojciec Święty jeszcze, no bardzo ciekawy słów powiedział, to był 94 rok. Pamiętam, jakie były przepychanki, żebyśmy byli jednak u Ojca Świętego, jakie słowa słyszałem, że no, że chyba nic z tego nie wyjdzie, już byliśmy w Rzymie, ale wtedy byliśmy i Ojciec Święty przyjął ten różaniec w ostatnim momencie, chyba na dwa dni przed wyjazdem. Mówię, trzeba tam zaznaczyć na tym różańcu. I na tym różańcu został napisany, grawer wygrawerował. Jesteśmy z
Teraz będzie święty nic nie powiedział, bo będzie święty słuchał tych, którzy mu mówili, co i jak powinno być. Tak, i pracowali nad tym, żeby Ojciec Święty nawet nie wspomniał Radia Maryja. Ktoś nad tym pracował. Ojciec Święty powiedział wiele. Wtedy na Jasnej Górze dając ten różaniec. I ten różaniec wisi na róży, którą w imieniu Jan Pawła VI. Paweł VI chciał być w Polsce i przywieźć różę. I ta róża czekała. Komuniści wpuścili Pawła VI. Na tysiąclecie chrztu Polski i wpuścili, przywozi papież Polak w czasie pierwszej wizyty tę różę, a później w 1997 przywozi ten różaniec i ten różaniec wisi na róży. Wcześniej Matka Najświętsza ją dostała od Pawła VI rękami Jana Pawła II. Ale to widać wyraźnie, jak ona stara się mówić landrynkowo, tak jak Joanna Ruszkowska. Dawno się z nią nie widziałam, ale przecież właśnie złość się pamięta. Macie wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. Przez modlitwę codzienną, przez wpływ na młodzież, przez wpływ na rodziny. A więc apostolat, bardzo jasno, Ojciec Święty piękne słowa mówił, to święty nie tylko następca Piotra, ale święty, wielki święty i to jeszcze nasz rodak. Za pierwszym razem, gdy byliśmy u Ojca Świętego, rodzina Radia Maryja, powiedział: ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maryja. Za drugim razem właśnie powiedział: macie wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. I tak liczył na nas i ciągle do nas mówił. Próba mikrofonu, proszę Państwa, będzie teraz. Mówił Ojciec Święty do rodziny Radia Maryja. A teraz idziemy na Jasną Górę 26 raz. Wielu z Was pamięta, dlaczego poszliśmy pierwszy raz. Radio było zagrożone. Watykanie Matka Siłeba sam na sam jedzie. Z pewnym ministrem trąbka gra. Była tylko straż po 12:00. Nie wiem ile było po 12:00. Wyszedłem od ministra i tamte rozmowy. W tej rozmowie jednoznacznie był przekaz, że rozprawią się z nami. I wtedy, pamiętam, wróciłem do Torunia w nocy nad ranem. Wtorek już był. Co zrobić? To radio ma imię Maryja. Jasne, idziemy do Maryi. Nie zapomnę telefonu do księdza biskupa Adama Lepy. On był przewodniczącym Komisji do Spraw Mediów w Episkopacie, mówię ekscelencjo. Czy ksiądz biskup by zechciał być z nami w niedzielę przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze, bo taka i taka sytuacja, tak jest. Jadę, będę. Może miał zajęcie, odłożył, przełożył. Przyjechaliśmy na Jasną Górę, okazało się, że nie zmieścimy się w kaplicy ani w bazylice. Tylu przyjechało słuchaczy Radia Maryja, wspaniałej, kochanej rodziny Radia Maryja, ludzi odpowiedzialnych za ewangelizację, za losy Pana Boga w naszej ojczyźnie, tak powiem. A przez to losy naszej ojczyzny. Gdyby była bez Boga, jaka byłaby ojczyzna? I Pan Bóg wysłuchał nas. Na drugi rok trzeba było przejechać, podziękować, a teraz już idziemy słuchać, dziękować, prosić, przepraszać, słuchać, co dalej. I mamy wiele do zrobienia w naszej ojczyźnie. To idziemy i głośmy, kochani.
bez solidnej katechezy, bez głoszenia Ewangelii, bez dania szansy ludziom, by poznali Chrystusa, nie będzie wiary. Wiara jest ze słuchania, mówi święty Paweł. Trzeba głosić wiarę, ale głosić w Kościele i z Kościołem, nie na swój sposób. Nie na taki sposób, że będziesz miał, ty powiesz, że ma być tak czy tak. Nawet gdybyś miał objawienia, gdybyś miał prywatne objawienia jakieś, to zawsze w posłuszeństwie Kościołowi, nauczaniu Kościoła. Tak jak święci, jak święta, chociażby siostra Faustyna, ona była posłuszna bardzo w tym, co przekazywał. Posłuszna swojemu spowiednikowi, swoim przełożonym. Tak jak święty, chociażby ojciec Pio, wielki święty, jak posłuszny. Ale nie możemy stać z boku. Nie możemy stać z boku. Trzeba głosić. Jak? Najpierw poznawać samemu Chrystusa. Możemy dać to, co otrzymaliśmy. Poznawać dokładnie katolicką naukę. Naukę katolicką, bo Kościół katolicki dokładnie przekazuje całość Ewangelii. Bez żadnych braków, bez żadnych uszczerbków. Jedynie Kościół katolicki. Mogą być różne obrządki, ale jeden katolicki. Tak głosić trzeba samemu poznawać, a więc poznawać samemu. W Radiu Maryja poznajemy, to jest szkoła, to jest uniwersytet. Poznajemy naukę Chrystusa, poznajemy też naukę Chrystusa, jak ją realizować w życiu społecznym, w życiu rodzinnym, w życiu osobistym, w różnych sytuacjach. W swoim zawodzie i w swoim stanie. Wszędzie. Wszędzie jak realizować naukę Chrystusa. Co Chrystus na to? I właśnie wszędzie też przekazywać. Wszędzie przekazywać. W Ameryce mówiliśmy o tym teraz na pielgrzymce w Stanach Zjednoczonych. O tym idźmy i głośmy. I tam ojciec Zbigniew Pienikos, dyrektor centrali Radia Maria z Chicago, powiedział o pięknych przykładach takich, powiedziałbym, spektakularnych. Dwóch lekarzy sytuację opowiedział, jak oni głoszą. Mówią, chcą na przeróżne sposoby, ale jeden z przykładów, jak żeby słuchali Radia Maria, oglądali telewizję trwam. Jeden lekarz ma u siebie w poczekalni włączoną telewizję trwam. I ludzie przychodzący widzą i dowiadują się, że jest taka telewizja i chcą włączyć ją. Również ci, którzy są nasyceni propagandą anty, mają szansę zobaczyć. Czekają na wizytę, widzą. Pięknie, pan doktor Balarin tak robi, a inny pan doktor Dąbrowski z kolei zaprasza raz po raz swoich znajomych, czy kogoś, kto jeszcze nie oglądał telewizji trwam, czy Radia Maria, albo jest przeciwny, to tak zaprasza, czy na obiad, czy może na kawę. Telewizja chodzi i ten ktoś widzi, nieraz się pytają, co to jest telewizja trwam, a to tego Rydzyka, nie, to jest nasza telewizja. I tak ludzie zaczynają się dowiadywać, co to jest. To właśnie wtedy, gdy są tak uprowadzeni przez propagandę. Widzimy te TVN-y, gazety wyborcze, czy inni jeszcze. Ile tego jest? Nawet teraz w czasie komisji tej Ampergold jeden z posłów, co powiedział Radio Maria, oczywiście kłamstwo. Nawet wtedy, w czasie tego przesłuchania, zadając pytania, nie darują sobie. No biedni ludzie, nie miejmy miłość do tych ludzi i pobłogosławić, jeżeli błądzą. Broń Boże, nie ze złością, a nigdy już nie przeklinać. Błogosławcie, a nie złorzeczcie, mówi Pan Jezus.
mówią święci, mówią apostołowie. Kochani, mamy wiele do zrobienia. Co zrobić? Wiele do zrobienia. Kochani, szczególnie zwróćmy uwagę na dzieci i na młodzież. Kochamy Polskę, jesteśmy skłonni już nawet działać dla Polski, dużo dać dla Polski. Te różne patriotyczne ruchy, piękne ruchy są. Komunistyczni funkcjonują. To jest nasza matka. To jest nasza matka. To jest moja matka, mówił o Polsce. Czekolada. Uczy nas tego. Uczy nas Pan Jezus miłować ojczyznę. On nas ojczyzną tą ziemską miłował. Obudź się. Bo co się stanie? Przepowiadał z domu Jerozolim. Trzeba kochać, ale ojczyzna budowana na fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus, a więc poznać Chrystusa. Poznawać Chrystusa i wszystko robić, żeby inni poznali. Dzieci i młodzież, od dziecka małego, od tego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech przepadnie Twoja na kolanach. Bo Ty jesteś. Trzymać małe dzieci. Przytulać je. Już mówicie do nich o dobrym naszym Ojcu Niebieskim, o Panu Jezusie. Przekazujecie Ewangelię swoimi słowami. Miłość do Pana Boga, do Matki Najświętszej. Do tego wszystkiego, co jest święte. Do wszystkich świętych. Ale trzeba pokazywać dalej. Może być garbatą prawdą. Jak mi do serca mówić, pierwsza katecheza to jest katecheza w domu rodzinnym. Może tak być, że rodzice są niewierzący. Jakże baba tłusta może być garbatą prawdą. Dziadkowie, przyjaciele, po prostu siać, siać. Rzucać ziarno, modlić się, błogosławić. Oczywiście każda ewangelizacja rozpoczyna się od modlitwy i zmierza do tego, żeby ewangelizowany zaczął mówić do Pana Boga z otwartym sercem. Zaczął mówić, przymnóż mi wiary. Zaczął mówić, obdarz mnie miłością, daj doświadczyć Twojej miłości. Zaczął mówić tak jak ktoś, kto kocha bardzo do kochanej osoby, do ukochanej osoby. Piękna miłość, o pięknej miłości, nie o egoizmie, nie o brudnej miłości. Tak samo mówimy o sobie, całą prawdę, do tego, który potrafi nas umocnić, który obdarza nas wiarą, który jest i który pozwala się dotknąć sercem, chociaż go nie widzimy oczyma ciała. Bo On jest. Przekazywać Ewangelię. Kochani, różnie to nie liczcie tylko na katechezę w szkole, na katechezę głoszoną przez katechetów czy przez księży. Bardzo wielkim problemem jest problem młodzieży. Młodzież. Z różnych racji. Czas młodości to jest czas przewychodzenia z dzieciństwa do wieku dorosłego. To jest i czas jakiejś rewolucji w umysłach, w całym systemie, który my moglibyśmy się nazwać biologicznym. I tu poukładać sobie wszystko dobrze. Jeżeli nie będzie poukładane, zaczyna się bunt, zaczyna się i odejście od Pana Boga. I tutaj wszystko zrobić, żeby uchować młodzież. Można dać dobrą książkę. Tego nie rezygnujmy z tego. Z dobrego pisma, codziennych pism, codziennego dodawania do tej naszej wiedzy. Systematycznie kropla drąży kamień nawet. Ale nie nagle, często padając, potrafi wydrążyć kamień. Właśnie często dodawać pismo katolickie w domu. Stąd tak mówimy, katolickie pismo. My jakoś tak nie dowierzamy temu, czy albo nasze lenistwo jest takie intelektualne, czy jeszcze może inne nie kupi pisma. Na szczęście przy kościołach, niejednokrotnie przy kościołach, przy wychodzeniu z mszy świętej, już pasterze dbają, żeby były tam pisma. Stoi ministrant czy ktoś inny. Dlaczego nie podejść, kupić?
jest w Polsce szansa. Jest takie dobre pismo Niedziela. A dlaczego tego nie wziąć? Boisz się tego, co wydrukowane? Zobaczysz, ile dobra będzie. Chociażby tytuły przeczytaj. Przeglądaj zdjęcie jedno drugie. I może chociażby tę zajawkę, pierwsze zdanie przeczytaj. Co tam jest? Może pociągnie cię to dalej i zobaczysz, jak będziesz umysł miał bardziej świat. Raz na tydzień nie kupić pisma katolickiego. Pismo dla młodzieży. Są pisma dla młodzieży. Jest tak dobre pismo. Miłujcie się. Dwumiesięcznik. Raz na dwa miesiące nie kupić młodzieży. Niech przeczytają. Będą lepsi. Tam jest dużo ciekawych rzeczy i rozwiązane będą problemy. Tam piszą ci, którzy znają problemy młodzieży. Szukajcie w internecie. Pytajcie, gdzie to wydają takie pisma. Akurat Miłujcie jest wydawany w Poznaniu przez księży Chrystusowców. Pismo chociażby Nasz Dziennik. Codziennie to pismo jest. Ileż dowiedzieć się można. Wczoraj na przykład w naszym dzienniku Odwrót od gender. Dobrze czytać. Co to jest? O co tu chodzi? Kochani, to są bardzo, bardzo poważne problemy. Szatan nie śpi. Szatan działa i szatan organizuje bardzo, bardzo inteligentnie swoje działanie, żeby wpłynąć na człowieka, żeby go uwieść właśnie przez pismo. Dać to jest bardzo łatwe. Książkę. Nie jeden raz na całe życie kupisz dziecku. Systematycznie, małemu, większemu. I nic na siłę, i zawsze z miłością. I rozmowa, i modlitwa. I właśnie to, do czego zachęcam bardzo mocno. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyjść, uklęknąć przed tabernakulum. On czeka i on słyszy. Nawet gdy nie wypowiadasz z ustami, on słyszy to, co mówimy w myślach, w naszym sercu. On czyta w naszym sercu, on działa na nas. Są, przeróżnie mówią, radiosteci, różni ludzie, promieniowanie jakieś mówią. Tak, ale on promieniuje niesamowicie. Tylko trzeba chcieć otworzyć serce. A więc modlitwa, jeżeli kochamy Chrystusa i działanie. Idźmy i głośmy, pomyślmy przy okazji tej pielgrzymki, jak, gdzie ja mogę głosić, jak mogę głosić. Może mogę głosić nawet nie wymawiając słów, swoim przykładem oczywiście, ale także dać książkę, dać pismo. Artykuł dobry jest podesłać, masz internet, przesłać komuś dobry artykuł, czytasz. Całą Polskę trzeba umocnić, odzyskać jeszcze wielu i umocnić. Młodzież umocnić, kochani. Staniemy kiedyś przed Panem Bogiem, ale oby to nie były puste ręce. Zwróćmy uwagę na ewangelizację. Także na ewangelizację naszych sióstr i braci, którzy z Polski za chlebem. Bardzo często szukają chleba, chcą polepszyć sobie życie, ale zapominają o Bogu. Tak jest z emigracją też. Wielu zapomina. A życie bez Boga to jest nicość, to jest nihilizm. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Słuchają Państwo Radia Maryja w programie nocnym. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w audycji Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Spotykamy się niemal w przededniu 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Po raz kolejny już, 26. rodzina Radia Maryja będzie składała swoje prośby, podziękowania, błagania u stóp Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, która z cudownego wizerunku na Jasnej Górze opiekuje się swoim narodem, gdzie jest patronką w sposób właśnie szczególny. I dziś, jako że to audycja Głos z Krakowa, o
opowiemy o tym, jak w jednej z parafii krakowskich, parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Azory, to jest parafia franciszkańska, jak działa koło przyjaciół Radia Maryja, jak również to koło właśnie wybiera się na pielgrzymkę w najbliższą sobotę, niedzielę, 8-9 lipca, jak doskonale wiemy, pielgrzymka rodziny Radia Maryja. I tak witam przede wszystkim ojca Leszka Dudzińskiego, franciszkanina. Szczęść Boże! Bóg zapłać. Bardzo cieszymy się, że ojciec zechciał przyjąć zaproszenie do audycji Głos z Krakowa. Będziemy później mieli okazję wspomnieć, ale już teraz zdradzę radiosłuchaczy.